No, dzień dobry, witam wszystkich. Poniedziałek. Trochę w papierach posiedziałem. A teraz idę zobaczyć, co tam chłopaki robią. No, rano widziałem, że obornik wywozili tam z tyłu obory. A teraz to nie wiem, co robią, bo szafera nie widzę. Także nie wiem. A, będą tu z przodu zwiaty wykopywać. Tu już jest dosyć... A, już widzę, że coś tam wykopali. No. No, raz na jakiś czas trzeba tutaj z przodu wykopać. Bo wiadomo, tutaj muszą stać, żeby jeść. A tam mogą mieć wyżej. No. Elegancko, dobra. O, tutaj już ostatnio chłopaki odkręcili siłownik. Także na razie ciągnik musi stać. Długo wam jeszcze zajmie? Tam z przodu też będziecie kopać, czy nie? Mhm. No, dobra. To ja w międzyczasie pryzmę otworzę. Jasne. Tutaj ta czarna jest głupia. Jałówka się stawia jak byk, nie? Ty, uspokój się. Od małego tak jest, że pustą tą to trzeba będzie uważać. Ona to lubi się stawiać, dobra. Mamy już 20 po drugiej. No, wyszłem wcześniej dzisiaj z przerwy. Zjadłem i na szybko zjadłem i wyszłem, bo muszę nakarmić krowy. No, krowy mają jeszcze w sumie, ale tutaj cielaki nie mają. No i później jeszcze jałówki będę musiał nakarmić, bo znowu do papierów musiałem iść. O ten. Umowa o prąd nam się kończy. Mieliśmy fajną stałą cenę, a teraz trzeba, no, szukamy ofert i na nowy kontrakt trzeba będzie podpisać. No i tak wysyłałem, trzeba wysłać faktury stare, żeby oni mogli zobaczyć, jakie zużycie mamy i ten wszystko, i wtedy oni oferty nam przysyłają. No i dzisiaj jeszcze za 40 minut będzie gościu od paneli słonecznych też. No i trzeba będzie też czas poświęcić na to, bo przyjdzie ofertę złożyć. Znaczy wstępnie na razie telefonicznie tam się rozmawiało, ale też będę chciał rozważyć, nie wiem, bo ogólnie jeszcze nie rozmawiałem na ten temat, ale ja bardziej bym widział wiatraki. Tak. Nie wiem w sumie, jak tam jest z prawem, bo wiem, że raz było tak, że wiatraków nie można stawiać, no ale coś tam ostatnio słyszałem, że to się znowu pozmieniało, że jednak wiatraki można stawiać. Nie wiem, będę musiał się spytać gościa, bo no ogólnie tak ludzie, nie wiem dlaczego, wolą bardziej te panele słoneczne sprzedawać. Tak zauważyłem, bo jak poruszam temat wiatraków, to mówią, że to tam to się nie opłaca i ten. A na przykład w Holandii
wujek też ma panele słoneczne już 7 lat i tak mówi, że no nie jest do końca zadowolony z tego, że jakby teraz miał się zdecydować, to by się raczej bardziej zdecydował na wiatraka, bo tam w Holandii teraz nawet dopłaty są do wiatraków, a do paneli nie ma, także no zobaczymy. Ja bym bardziej wolał wiatraka, bo nie wiem, tak jakoś mam ten, bo wiatr u nas dosyć często wieje. Tutaj jak widzę, nie wiem czy widać, tutaj tu są wiatraki, tam dalej są jeszcze też dwa, a w tą stronę jest ich chyba tam 13 albo 14. I w stronę Lisewa, tam też jest kupę tych wiatraków. No i ten, i jak tak patrzę na te wiatraki, to one w 80% czasu się kręcą u nas, w naszych okolicach. Bo u nas, no często wieje. No i nie wiem, jakoś w nocy też czasami potrafią się kręcić. A wiadomo, słońca w nocy nie ma, nie? Także no, według mnie bardziej efektywny by był wiatrak, ale nie wiem, zobaczymy po rozmowach też. Tutaj trzeba będzie porozmawiać, zobaczyć. No bo mają zmieniać teraz te przepisy od tego kwietnia następnego roku. No i nie wiem, tak planowałem jeszcze przeczekać inwestycje w energię tam odnawialną, czy jak to nazwać, no odnawialną, ale nie wiem teraz, bo to jak te zmiany przyjdą, to tam ogólnie tam za bardzo w temat się też nie zagłębiałem, no ale z tego co zrozumiałem, to teraz jest tak, że po prostu jak produkujemy, to nadwyżkę oddajemy do sieci i 80% z tej nadwyżki możemy później za darmo sobie znowu wziąć, czy tam chyba tylko się płaci za przesył wtedy, i 80% z tego możemy z powrotem wziąć do użytku. A tam od kwietnia później niby ma być tak, że sprzedajemy tę energię za 20 groszy, a jak będziemy potrzebowali z sieci zabrać prąd, no to wtedy musimy kupować za 80 tam groszy. Tam chyba te ceny tam zmienne delikatnie jeszcze są. Jeszcze nie są tak do końca ustalone, z tego co mi się wydaje. No ale tak niby tam miało być. Nie wiem, zobaczymy. Na razie tam jestem jeszcze przed rozmową, także zobaczymy, co gościu mi powie. Tutaj muszę zdrapać sobie, bo musiałem sobie dzisiaj otworzyć pryzmę, bo zaniedbałem trochę i trochę zaległości miałem tutaj w tej pryzmie i musiałem dzisiaj trochę poświęcić czasu na to. No ale już jest ładnie odkryta. Biorę się za karmienie. No i widzimy się później. Nie wiem w sumie co chłopaki będą robić po przerwie. To może im dam kamerę, żeby nagrali coś. Bo z rana wywozili obornik. Jak mogliście zobaczyć, tam zwiaty też jeszcze od przodu wybierali. I ten, i szambo wozili. To znaczy szambo z tych mniejszych szamb do dużego szambalali. No i teraz Łukasz umył tę czwórkę, bo się trochę pobrudziła znowu. No umył ją i no i szli na przerwę teraz, także po przerwie chyba znowu za ten kompostownik się wezmą, bo tak za bardzo pomysłu nie mam, co by teraz mogli zrobić. No także raczej wezmą się za ten kompostownik i tyle. Dobra,
Ja karmię krowy i widzimy się później. Jutro jeszcze tylko pojadę kupić gwintowniki, szesnastki. Bo już akurat szesnastek nie mamy. Co? No, Hotfer dom, skłamał. Mówił, że miała być ostatnia. Daw 106. Ale górę ma 6. No i mamy już wieczór, a ja jeszcze muszę nakarmić ołówki, bo w ciągu dnia czekałem na przedstawiciela. Na przedstawiciela czekałem, ale się nie doczekałem. No i nie, jak dla mnie to już jest szczyt kłamstwa. Się umawiasz na godzinę i nie przychodzisz. Ja nie wiem. Co za ludzie. Jak ja tego, czegoś takiego to ja nie lubię. No bo już w ubiegłym tygodniu się umówiłem, że dzisiaj na 15 wizytę. No i człowiek nie przyszedł. Nawet nie zadzwonił, czy że przyjdzie później, czy coś. Gdzie tam w ogóle nie przyjechał. W międzyczasie jeszcze 4 transporty wysłotek przyjechały.
No i jestem znowu zawalony wysłodkami. I takie to robota. No tur jeszcze nie zrobiony, bo no za tym nowym tłoczyskiem trzeba czekać. No już ogólnie tydzień temu dla kogoś też zamówił, a już tydzień minął i jeszcze zero odzewu. Także no jest ciężki dostęp do materiałów. Także nie wiadomo co robić teraz. Szukać gdzieś siłownika ten jakiegoś używanego, który by pasował. Muszę cały czas zapominam spojrzeć na te używki, czy jakaś używka by się znalazła z siłowników. No i tyle. To zmarnowałem cały dzień w sumie. No cały dzień w papierach przesiedziałem, bo tam trzeba było wysłać pełno papierów na tą nową umowę za prąd. Oto za ten prąd to aż się można zwariować, ile on teraz kosztuje. No bo wcześniej średnio płaciliśmy, no średnio wychodziło 30 groszy za kilowatogodzinę, a teraz wyjdzie brutto wyjdzie 65 groszy. Także no dwa razy więcej za prąd teraz będę płacił. Także szkoda gadać. Ojo, tak to jest. Koszty rosną, a cena mleka na razie tak za bardzo do góry nie idzie. No teraz parametry mi się trochę poprawiły. No to cena będzie trochę lepsza, bo teraz mam ponad 6% tłuszczu i kazeiny mam 3,27. No także no cenowo może... Na pewno cenowo będzie to trochę lepiej wyglądać niż miesiąc temu. No ale nadal to, powiedzmy, porównując ceny zbóż i takie tam, o ile poszły w górę, to mleko praktycznie nie poszło do góry, tak samo jak świnie. A świnie to już w ogóle szkoda gadać. Bardzo współczuję tym, co teraz mają kredyty na chlewnie i takie tam i muszą trzymać te świnie w tych cenach. Bo to naprawdę jest sektor tam trzody chlewnej, to ma przesrane naprawdę. No to w mleczarstwie jeszcze to idzie wytrzymać. Nie jest najgorzej, chociaż w tym roku sobie kosztów narobiliśmy. Między innymi tą sieczkarnią i jeszcze pewnymi innymi sprawami, ale to już... Czemu ja tu jadę? Po siano mam jechać. No tutaj mam zawalone, czyli do kiszonki teraz nie dojdę. No to dam im dzisiaj tylko na noc, żeby miały co jeść. Dam im siano, a jutro już dostaną lepszą karmę. Także no, tyle. Nie jest ciekawie w tym naszym rolnictwie. No ale co zrobić. Ogólnie jeśli chodzi o mnie, to ja tak się zastanawiam czasami, jak to będzie wyglądało za x tam lat. Mówię, ja jestem na tyle w komfortowej sytuacji, że ziemię mam dobre, także zawsze mogę przyjść na produkcję roślinną. Chyba, no mam nadzieję, że nigdy nie będę do tego zmuszony, ale mogą przyjść takie czasy, że będę musiał zlikwidować bydło i wziąć się za produkcję roślinną. No ale na razie.
razie jeszcze nie jest najgorzej. Także nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. No, dwa waloty siana wezmę, posiekam trochę i dam je ówkom i będą miały sianko dzisiaj. Zimno się zrobiło. Jest w miarę zimno. Także delikatnie wysłotek im trochę sypnę. Tam z 500 kilo na te wszystkie to nie zaszkodzi. Na dzisiaj myślę, że będzie wszystko. Nie wiem, jaki długi filmik wyjdzie, ale mam nadzieję, że się podobało. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.